Witamy wszystkich. Zgoniliśmy trzeci gołębik, same Budapeszty. Wyskoczył jasny jeden. Daje tam z boku, nie? Z nimi. Ten z Warszawy, zaraz pokażemy co tam jest. Ale panowie, coś wam zaraz pokażę i powiem. Tak sprzedają gołębie na rynkach. Powiedzieć czy nie? Kręćkę, no normalnie. Wstają kurwa. Gołębie kupuje się, już wczoraj go widziałem. Zobaczcie. Tak się kupuje gołębie. No kręćkę ma. Słabego, ale ma. Dobrze, że zobaczyłem. Do klatki się wrzuca. Nie wpuściłem do moich. Jeden jaśniak tam wali. Dzisiaj byliśmy na rynku z Przemkiem. Przemek ładną groszkę kupił od kolegi. Rozmawialiśmy z sąsiadem. Jedzie na ryby. O 13 lot robimy. Jaśniaki są w budzie. Ciemne przygotowujemy na godzinę 13. Co? Karmimy je boczkiem i słoniną. Zobaczymy czy ten jaśniak przyjdzie, bo wyskoczył. Pokażę wam te jaśniaki teraz wszystkie normalnie na 2 minuty. Bestia wyskoczyła. Siedem moich tu jest. No i te 12 co oblatałem. Na czerwonych główkach to są świeżaki. Trzymamy je parę dni i puścimy. Tak wychodziłem i wyskoczył jeden. Chodzi z nimi. Nie wiem, czy zajdzie, czy nie. Schodzą przez tego Rumuna czarnego. Ale jeszcze nie zajdą tak szybko. Dobra panowie, ja dam pauzę. Dogramy coś. Jeszcze muszę nakarmić tamte Budapeszty. Zobaczymy, czy zajdzie ten jasiek. Jestem w jakiejś chwili, gołębie zeszły w dach. Jasne, z nimi się chodzi. Tutaj. O, na końcu. Wypada niekiedy, nie? Ale daje radę, co? Daje radę, no, z Budapesztami. Trochę już chodzą. Choć odejdziemy, to one siądą. Niech siadają. Był jastrząb, ale sobie przeleciał. A chciałem powiedzieć, że sąsiad wyraził, jeszcze nie pamiętam czy już powiedziałem, wyraził zgodę o 13 puszczamy, ale prawdopodobnie na 100%, bo się rozpogadza. Wcześniej mgła się działa. Zobacz, nie? Na końcu daje, nie? Ale nie wiem czy to ten wyleciał wczorajszy, czy już oblatany, wiesz? Zaraz zobaczymy. Jak ma skówkę zieloną i głowę zaznaczoną na czerwono, to jest wczorajszy, świeży. Tamte też są świeże już 2 razy. Wytrzymuje z nimi, nie? Wytrzymuje. A to jest dobra meta do oblatywania. To jest? Dobra meta. Niech się dają. Siad? Nie. Nie bez poznaki na tył? Ten co gotowałeś? Czy... Nie, świeży. Świeży. Świeży, takie duże miał znaki, pamiętasz? Świeży, jasny, zaraz go pokażemy. Wyskoczył. Na budzie, na budzie nie był. Te dzikusy. Tu szykujemy kratę dla nich. Dzisiaj chyba nie, bo niedziela, panowie. Jutro to zrobimy. Tu będzie bęben. Pokażę go. Niech wchodzą. Są głodne trochę. Gdzie ten jasny? O, jest tam panowie. Widzicie? Czerwoną głowę ma. To nie ja znaki dałem takie.
Jeden na głowie, zieloną skówkę. Wyskoczył, ale jest z gnębiami, wszystko w porządku. Sam budapasz puszczony. Pokażemy. Kończaty mój. Widziałeś jak siadł? Jaś jak jest. Bystry, szybko wyskoczył, skubana bestia. Nie był na gębniku. Inteligentny, powiem ci. Słany jaśniak, nie? Zobacz, nie był na wodzie, nie? Wytrzymał z Budapesztami. Tam na rogu. Ma głowę czerwoną. To wczoraj się przywiózł. No. Tu jeszcze gęby schodzą. Niech schodzą. Pchają się do innej gębniki, bo ten jest, ten Rumun jest z tej budy. Wiesz? Jakby był zaciąg, bym to zaraz zamknął, zagonił i tyle, nie? Co? Jeszcze trochę. Dobra, pozdrawiamy. Będzie drugi dzisiaj film. Lot ciemnych 102 u sąsiada. Pozdro.